Hej ho, witać w kolejnym odcinku z Don't Starve Shipwrecked i naszym WX-em, który podróżuje w środku nocy przez nieznane wody. Gdzie ja chciałam? Chciałam się dostać po skarb, więc myślę, że w tamtym kierunku powędrujemy. Mamy kawałek nocy na to. Wow. Fale, których nie widać, bo jest trochę ciemno. Dam radę. Nie, dobra, i tak nie mamy czym ich złapać, ale one są cudowne. Ale wiecie, co byśmy mogli? Tutaj sobie na przykład pójść i zgasić lampkę. Wow, ale ja je uwielbiam, one są śliczne. Takie błękitne świetliki. No ale właśnie niestety... Ile tu zostało jeszcze nocy? Chciałabym nie zmarnować całej, ale dobra, o. Oki. No to płyniemy teraz pod prąd. Da się płynąć pod prąd? Pod fale. Ale fajnie zrobione, że każdego ranka. Kiedyś chyba tej mgły tak nie było. Była jakaś tam czasami mgła, ale nie tak, że każdego ranka. Teraz tak fajnie zrobione. Może trochę płyniemy nie w tą stronę? Bo tam powinniśmy płynąć? A wiecie... Ojoj. Ctrl L. Ctrl L? Ctrl L? O. Wiecie, co chciałam jeszcze zmienić? Ustawienia trochę na głośniejsze, bo stwierdziłam, że w poprzednim odcinku tych dźwięków tak nie bardzo słychać. Tak słychać, ale nie, chyba nie tak, jak chciałabym, żeby było słychać. Wolałabym, żeby było trochę głośniej, więc zwiększymy trochę i na prawo. W sumie tutaj chyba się kryje, chociaż nie, to jest płcizna od tej naszej pierwszej wyspy. Okej. Okay. Podążaj. O, albo na te ryby zapolujemy. Przede wszystkim byśmy... O, wystraszyliśmy rybki. Byśmy musieli znaleźć pajęczynę chyba? Na siatkę? Tak? To też tak działało, nie? Siatką się łapało meduzy. Później z meduzy się robiło tą do strzelania w harpun taki. No. Tak zrobimy. Także pająki jakieś, koniecznie. Czy my nie mamy w ogóle miejsca przy sobie? Wydawało mi się, że mieliśmy. Jak tu płynęliśmy. Okej. Okay. Łopata. A, ja łopatę przecież całą zużyłam. No świetnie, dobra, puste butelki. Ajajaj. To będzie nam potrzebne, więc ja sobie to zrobię tak. Dobra, zrobimy łopatę. To na razie mi nie będzie potrzebne. Zobaczymy, co tutaj się kryje. No właśnie, węże! Węże! Ej, dobra, to nie tak miało być. Złe obliczenia. No bo ich jest 3, więc muszę je pojedynczo bić. Dobra. Giń. O, widzę tutaj. Raz i dwa i trzy. Na razie sobie to mięcho wezmę. Bo nie wiem... Czy będę miała jakieś inne jedzenie, to wiecie, w razie czego zawsze można to zażreć. Ale dobra, na razie zobaczymy, co tu jest. O, pomarańczowy. No cóż, muszę przyznać, że to jest rzadkość. Więc w zamian za... Nie wiem, co jeszcze. O, już wiem. Aha, dobra, na razie. Schowaj tu czapkę. Schowaj tu to. I schowaj to i to tutaj. I może tak, zbierzemy sobie troszkę kamyków. Kamyków. Nie, tego nie. O tak. Nie, wyrzuć. Aha, okej. Okay. No dobra, to wystarczy. Teraz weźmiemy sobie tak. O. Ja myślę, że przepalimy to. I zjemy. Przepalimy to i zjemy. Przepalimy, chociaż czekajcie, 12,5,1, 12,5,3, no dobra, to mi daje trochę więcej życia, jak są ugotowane te banany, upieczone. Teraz to mogę zabrać i... A na co mi ta czapka? Wolałabym rozwalić jednak skrzynkę i wziąć deski, na które nie mam miejsca. O kurczę, dobra. A ja myślę, że pozbędę się jednak tego.
Ale. Może. No. A to jest głupio zrobione. No weź podnieś teraz te. I je. Ile one dają? 4, 7. 9, 4, dobra. A, wy idziecie do tego mięsa, bo no tak. No idźcie, zażyjcie sobie, może się ten rozchorujecie i będę miała mięso. Zobaczcie, jak się rzucają kraby na mięso. Am, niam, niam. Am, niam, niam. Niam, niam, niam. No i dlatego nie starczyło. Biedny. Dobra. Chodźmy, zobaczymy, co się dzieje na tej wyspie jeszcze. Ciekawego. W sumie to są tutaj skrzynki. Ale ja nie mam miejsca. No nic. No nic. Ale i tak to rozwalę. Deska się przyda. O, na linę skrzynkę mam akurat. Na linę skrzynkę. Na linę i... Aha, na to nie mam. Kamek. Tak, poproszę. Żarcie. Kurde. Wiecie co? Dwie muszelki by się przydały. Dobra, na razie się tego pozbędę. Nie jest to aż tak pilne ważne. Wiem, że tego się robi tą lunetę. Ale na razie nie jest to aż takie... Bardzo, bardzo, bardzo ważne. Tam jest kolejny biom, ten taki kamienny. Ze spalonym drzewem. Na garnek by było. Ale w dalszym ciągu nie wiem, gdzie się rozbić. W dalszym ciągu jest to problem. Jak my stoimy z trawą? Kiepską. Okej. Także myślę, że przekoczujemy na tej wyspie dzisiejszą noc. O, jest muszla. Chociaż w sumie wiecie co, patyki. Patyki. Ja zapominam, że na naszej praktyce patyki to jest... No... Nie jest tak łatwo. O, patyki. Więc je sobie zbiorę. Jeszcze jedna muszelka i będzie zbroja. Jest, dobra. Nie ma tu naprawdę przejścia. No nic, zaraz jakieś znajdziemy albo sobie zrobimy. Tu jeszcze w lewo. Mam nadzieję, że coś się znajdzie. Zjedz sobie te banany. Wychodzi na to, że nic tu nie ma. Trochę śmiesznie, że tak blisko. Tędy nie przejdę, nie? Przeskocz, wujek. Zobacz, tu jest taka mała plamka. Mógłbyś przeskoczyć. A gdzie jest nasza łódka? Aha, tutaj, dobra. No to już zabieram. W sumie jedzenie też się przydano, nie? Jakoś nie wiem czemu, ale martwię się o jedzenie. No bo nie mam garnka, nie mam jeszcze bazy, więc to jedzenie jest jednak takie trochę ważne teraz. Trzeba by ci było jakiś żagiel zrobić, kolego? Tylko chciałabym przepłynąć na tą wyspę, zobaczyć jak to tam wygląda. Pomimo tego, no właśnie, że mamy noc. Ja jeszcze poczekamy chwilę. Dobra, zapal. I wiesz co zrobimy? Wyjdź na razie. Ojoj, coś cię tu poraziło. I rozpal tu. Szybko. Okej. I teraz wyłącz to. No tak, troszeczkę cię... Prąd, mówię. Woda trochę cię nie lubi. Ty nie lubisz wody. Wszystko jasne. Raz i dwa. Czy my chcemy więcej złota? Aha. Na razie chcemy maszynę. Tak, żeby... No i... Co się dzieje, żeby nam jej nie zalało? O nie, dwa wodorosty. Kurde. Weź tą linę na razie tu zostaw. Hop. Hop, hop, hop. Chodźmy poszukać wodorostów. One gdzieś tu muszą być. Cześć. Dobra. Wodorosty. O, jest jeden. Jedno, jedna. Jeszcze jeden wodorost. Jak na złość, nie? Tak to tych wodorostów zawsze tyle. A teraz jak na złość nie będzie żadnego. No. Jest, okej. Okay. Ale fajnie tak wygląda, jakby tak z pod wody wychodził. Dobra. Wiecie co? Może wyskoczymy tutaj i od razu zobaczymy, co się ciekawego znajduje. Na tej wyspie. Mam nadzieję, że nie pająki, tylko nie małpy.
To jest zawsze moja wielka nadzieja. Byle nie małpy. Wszystko może się tu znajdować, tylko nie małpy. Też ciekawa wyspa. Też ciekawe, co jest po prawej. Węgiel nam by się przydał. W sumie 6 kawałków, ale... Jakbyśmy sobie zmarnowali tą łopatę na wykopywanie, byśmy wtedy mieli slota i kamienie i złoto. No, no wykop to jeszcze raz. Okej. To też możesz. Jest to jeszcze jakaś kubka ze złotem? Chyba nie. Ale dobra, na razie zrobimy sobie zbroję. Czego nam tu znowu nie ma? Aha, lina. Dobra, teraz już mamy miejsce. Kamyczki możesz pozbierać. Dobra, to też możesz sobie wykopać. Hop, hop, hop. O, tylko wiesz co, ja bym wolała widok plecaka, o. Ta, temu szelkowa zbroja taki fajny dźwięk wydaje. W sumie wiecie co, przy dłuższej grze jest on trochę wkurzający. No bo ileż to można słuchać takiego... Nie wiem jak to nawet nazwać. Uderzania muszelki o muszelkę. O, trochę nam się tyłek przypalił. Dobra, kop. Ile nam tu jeszcze zostało? O, dobra. Teraz maczeta w rękę i mamy sloty. Tego nie chcę. Wolałabym jednak siekierkę. Mamy za dużo jeden kamyczek. I w sumie na bumerang też, o, także, ale fajnie, trzeba drzew palić, hehe. Żagiel, właśnie, nie, nie, odłóż to, odłóż to, odłóż to. Na pewno na żagiel będzie nam potrzebny jakiś bambus. Pójdę od razu w to, a mamy 4 w sumie, Spójrzmy. Liście i te jeszcze, to na ten zwykły. Co tam jeszcze raz? bam, bam, 2 te. No dobra, no to chodźmy. Aha, i zaraz za co ja to... No dobra, zjedz to. Raz i jeszcze jedno. Jeszcze bym wolała... Kurczę, ale chyba żeby zrobić ten żagiel z materiału, to trzeba będzie lepszą maszynę. Czy coś tu jest? Jakieś dziwne dźwięki? Chyba nie. Jak się na słuchawkach gra, to naprawdę czasami się słyszy dźwięki, gdzie normalnie jak się gra na głośnikach, to człowiek tego nigdy nie usłyszy, a tak założy słuchawki i nagle... Co to jest? Co to było? Ej, tu jest tylko jeden krzak na tej wyspie taki. Serio? Bambusa się przyda dużo. No dawaj. Jeszcze jeden. Tak patrzę, czego byśmy mogli się pozbyć. No i tak jedyne co to na razie ta lina... Lina, ewentualnie kości, chociaż kości też nie są takie łatwe do zdobycia. Chociaż nie, w przyprawie wystarczy ususzyć te kraby. Z nich chyba, przynajmniej tak kiedyś było, na początku, że jak się kraba złapało w pułapkę i się go zostawiło pod tą pułapką i on umarł, to zostawało takie kości i można było wtedy rozwalić i się miało kości. Takie ości, o, ości zostawały i się rozwalały, zostawało się kości. Na tej zasadzie. Wzięłam łódkę, bo później nie będzie chciała mi się znowu biec do góry po nią. Ile mamy? 9, 9, 9, 9. Ale dobra. Jeszcze możesz trochę rozwalić. Myślę, czy by tego złota nie zebrać, bo... Trochę jednak mamy mało tego złota. Ale znowu to jest slot na kilo. Ajaj. Dobra, co my tu możemy zrobić? To nie, co ja chciałam... Żagiel chciałam zrobić, o. No właśnie, tylko ten możemy zrobić. No dobra, to na razie to rozwalimy i pójdziemy... Aha, to niepotrzebne, okej. Wiesz co, 8 ja to wyrzucę. Jednak zrobimy trochę tego. Pozbieram trochę złota, bo piorunochron przede wszystkim w Don't Starve Shipwrecked jest bardzo potrzebny. A to chyba 6 złota już.
4. No, może być 4. No i maszyna kolejna, to też już jest trochę złota. Także złoto się przyda. A może byśmy się tu rozbili? Nie, może byśmy się tu rozbili. Ja nie wiem, gdzie my się będziemy znajdować, no ogólnie na mapie, ale... Chciałabym jakieś takie fajne miejsce, rozbić w takim fajnym miejscu. To nie jest łatwe. Ile mamy drewna? 5. To mało. Ale bardzo mi się nie podoba to, że mamy tak zawalony ekwipunek, więc nie no, trzeba się gdzieś rozbić, naprawdę. Jajko. Zjedz surowe. A co? Na włosy ci dobrze zrobi. Tak. Surowe jajko. Bardzo zdrowe na włosy. Węże, nie, nie. Nie mam was czym zabić już, bo wyrzuciłam siekierkę, czy tą maczetę. Dobra, dobra. Ja sobie pójdę, wiesz? O, pójdę sobie po złoto. Nie. Zrobimy tak i tak. Chyba tak było, nie? Nie. Tak. Nie lubię zmieniać kamery, ale już chyba o tym wiecie, już za każdym razem to mówię. Uuu, dublonki! Kasa, kasa, kasa. Im więcej kasy, tym lepiej. Później jak znajdziemy maszynę, to będziemy hazardzić. Nie, dojrzały mnie! No to cię zabije. No. Chciałeś, to masz. O. Jak mocnego, debuffka dostaniesz? Nie mam jak zobaczyć, ok? Minus 3, minus 10. Nie, nie będziemy na razie tylko jeść. Nie jesteśmy jacyś zdesperowani. Weźmiemy sobie może kwiatka. I jeszcze jednego. O. Suitaśnie. O, dobra, zetniemy sobie to drzewo. Chyba duże jest. Tylko nie węża. Alright. Jest jeszcze? Nie, szyszki. Okej, okay. Nasza łódka jest tam, więc czas na podróż. Chociaż w sumie jeszcze moglibyśmy zużyć tą siekierę. Czas na podróż albo na zakładanie obozu. Teraz nie wiem. No zjedz kolejne jajko na włosy. No i ostatnie drzewo i będzie po siekierce. Już ten 1% wyrzucimy. Aha, dobra. Dziękuję. Wy sobie tutaj zostańcie, wężyki, a ja sobie... Aha, to też mi jest w sumie niepotrzebne, bo 3% to tam... Właśnie. I tak teraz nie mam co... A, młotek, dobra. Już myślałam, że i tak nie mam co włożyć do ręki. Dobrze, więc my pójdziemy na południe. Pójdziemy, popłyniemy. Bierzemy się w podróż. Musimy znaleźć jakieś pająki, koniecznie właśnie siatkę, zrobić lepszą latarnię. Tak, tu jest ta fajna plaża. Tu są w sumie... A, jeszcze jedna skrzynka jest, nie rozwaliłam, ale to co? Nie mam miejsca. Chociaż w sumie... Kurczę, to się tak dużo miejsca wyda, jak się ma 2 kwadraciki wolne, wow. Ta lina też jest takim zbędnym bagażem i ten... nie wiem, jak to się nazywa. Jakieś zwarcia. W sumie nie mam żadnej broni. To mi się nie podoba. Ale dobra, zaraz znajdziemy jakąś fajną wyspę. Albo nie. Albo głębinę. Koniec mapy. To dopiero by było, jakby się okazało, że to jakaś krawędź mapy jest. W sumie bym się cieszyła, że się wtedy nie osiedliłam tam, ale wychodzi na to, że to nie krawędź mapy. Beczuszka. Nie wiem, po co te beczuszki są. One je można podpalić, one wybuchną, no ale... No i po co? Narobić hałasu chyba. Chociaż może to coś daje wtedy. Jak one wybuchną, to może przywołują jakiegoś bosika? Albo policję?
To dopiero mam zagadkę. Dobra, mamy wyspę. Ja już jak widzę dżunglę, to już pierwsze co mam w głowie, że to będą małpy. O, bąbelki. Ale nie, my za wcześnie na bąbelki, gdzie jak z tą łódką. Wieloryb by nas zatopił. Raz, dwa. No i co my tu mamy ciekawego? Pszczółki. Trochę krabów. Jedyne, czego nie lubię, to że te wyspy z maszyną do grania są takie maciupkie. I tam nie można się osiedlić, bo nie można, no bo nie miałoby się miejsca na nic. A ja bym chciała mieć taką maszynę u siebie w obozie. I całe złoto przerabiać na pieniążki i grać. I wygrywać. Nie no, moim zdaniem ta maszyna w szyprakcie jest super. Takie fajne rzeczy można zdobyć. Zaraz tą mandragorę przez przypadek kliknę i będzie... Tu jest jeszcze więcej dżungli. Oj, tu kolejny ten biom. Strasznie dużo tych biomów mamy. Dobra, wychodzimy na powierzchnię. Zobaczmy, co tu się dzieje. Patyki? 12 mam. Może być. A ten taki mały jest. W sumie nawet bez złota. Nie no, tu ma trochę. I tu ma trochę. Ale kamieni pod dostatkiem, muszę przyznać, by było. Ale ściągniesz w dół. Myślałam, że taki mały ten biom będzie. Wcale nie jest taki mały. No, nie jest taki mały. I patyków w sumie... Ja chyba tu O! Takaż wyspa jest? Patrzcie. Chodźmy zobaczyć, co tu się kryje. Ciekawego. Aha. Okej. Okay. I tyle. No dobra. No to... A bym się tu rozbiła. Czemu by nie? Patyków pod dostatkiem. O, wiecie... Aha, nie mam maczety. To ja zrobię, bo ona działa jak broń i to nam jest potrzebne, żeby zrobić żagiel i trochę bambusa zawsze się przyda. Ja bym się tu rozbiła, tylko nie na dżungli, bo ja nie lubię dżungli. Nie wiem czemu, nie lubię, nie podoba mi się ta podłoga, trawa taka dziwna. Fajne, że właśnie papugi się spełnią, jakbyśmy się tu rozbili i mogłyby nam przynosić pieniążki. Ale i tak nie lubię dżungli. Fajnie, że mamy dużo bambusa, mamy dużo tych krzaczków. Nie ma małp, z tego co widzę. To jest dobry znak. To jest bardzo... O. Nie mamy małp. No, wy sobie tam pozbierajcie, co chcecie. A ja w tym... Dziękuję za kupę, chłopaki. Ja wiem, że wy mnie nie lubicie, bo zepsułam wam... O, i pająki mamy. Nie, no ja tu zostaję. Chłopaki, ale on chciał wam dać banana. I nie, no ja tu zostaję, na pewno tu zostaję. Tylko jeden ten dom był. Więc już się go pozbyliśmy. Małpy teraz nie mają gdzie spać. Pająki zaraz wyjdą, więc mam nadzieję, że szybko umrą. Węże wyjdą. Więc małpy, powiedzcie dobranoc sobie. Odczepcie się ode mnie. A małp to nie atakujecie? Chyba nie. Kto chce? Kto chce? Kto chce? Nikt? No ale głupie małpy. Dobra, teraz nie mogę ich nakarmić, dopóki one są złe na mnie. Małpki! Ja bym się rozbiła gdzieś tutaj. W sumie teraz te kubki można usuwać. Nie chcę za blisko wody, ale nie chcę też... O, dobra. Szybka decyzja, rozbijamy się tutaj. Kurde, trochę za blisko tych. No ale dobra, nieważne. Będziemy mieli kraby pod nosem.
Rozpalimy sobie. O tak. No i co? To tak dalej od wody trochę. Skrzynka. Skrzynka gdzieś tutaj. Tak, żeby było inaczej. I teraz tak, to i to na razie mi niepotrzebne. To i to mi niepotrzebne. To nie mi niepotrzebne. Ani to, ani to. I to też nie. Okej. Okay. Nie bym chciała zrobić od razu drugą maszynę. Czyli w sumie drewno. 2 i 3. Jeszcze jedna. Dużo tych. Aha, już się wiatry zaczynają. Okej. Okay. Czy ja mogę się pozbyć tych dziur? Kurde, no też kupia jestem, nie pomyślałam, ale... Nie szkodzi. Okej. Okay. Czy my zrobimy sobie już farm? Aha, nie mamy drewna. No tak, drewno by się przydało. Małpy, czy wy mnie dalej nie lubicie? Ej, no już cała noc mina, może zapomnicie, co? O tym niemiłym akcydencie. Bo zjem wasze banany. I tyle będzie z rozrywki. Raz i dwa. Dobra, garnek w sumie by się przydał. 3 kamyczki. Raz, o kurde, deszcz pada. O-o, o-o. O fuck, o fuck, o fuck, o fuck, o fuck. Parasolka szybko jakaś. Umbrella, nie mamy pajęczyn. Idziemy szybko bić pająki. trochę tam źle z tym. Że WX. Okej. Okay. Pajęczyna. A już przestał padać? Ja bym chciała to pozbierać. No dobra, to jeszcze gdzieś są drugie pająki. Kurde, no dwie pajęczynki. I znowu zaczyna padać? Ej, o co chodzi z tą pogodą? Normalnie jak w Anglii. Pada, przestaje, pada, przestaje. Te kupami we mnie nie rzucają, ale są złe. A to 3 razy, dobra. No i dupa. Chłopaki. Masz. Z wiatrem to cię dogonię. A może nie. Więc co, nie ma więcej pająków? Ojoj, odcinek się trochę przedłużył jak zwykle. Dobra, kochani, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Znaleźliśmy miejsce, gdzie się mniej więcej osiedlimy. A, małpiszone za nami latają, ale co tam. Do garnka już możemy wrzucić w sumie mięsko i... Raz, dwa i patyk? Nie. Jak 2 banany, to tylko mi zostanie 1. No to dobra, na razie nic nie robię. Albo zrobimy... 75 i 60 życia. Co? Zrobimy zupę, która nam da 150 i 100 życia. Kto chce banana? Haha. Mam cię. I ty też dostaniesz. Ej, no nie widzicie, koledzy. Masz, nie? Dobra, małpa. Dobra, zabawimy się w przyszłym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Widzimy się w następnym. Pa!